Budując ostatnio wykres, w którym etykietami osi X-ów były daty, napotkałem ciekawy problem. Spójrz, dla danych przygotowanych tak jak w kolumnie B i C, gdzie daty nie są po kolei, zwróć uwagę, jest tutaj pierwszy, później 5 styczeń, później 9, 16 i tak dalej. Jeżeli na tych danych zbudujemy standardowy wykres, to wówczas on wygląda tak jak ten tutaj. Zwróć uwagę na podpisy pod osią X-ów. Daty są tutaj wymienione kolejno, bez względu na to, czy występują w danych, czy też nie. Jak to zmienić? Wykres powinien wyglądać tak, jak ten poniżej. Do roboty. Przejdę do arkusza X81, ustawię kursor w obrębie moich danych i kliknę w kartę wstawianie. Wybiorę wykres liniowy ze znacznikami. Ten wykres standardowo wygląda tak, jak widzisz. Wystarczy kliknąć na osi X-ów prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie Formatuj oś. W grupie Opcje osi znajduje się tutaj grupa Typ osi. I w tej grupie zaznaczona jest opcja Wybierz automatycznie na podstawie danych, co pozwala Excelowi decydować, jaki jest typ osi. I on wybiera, że to są daty, wykrywa, że to są daty i dlatego podpisując oś, wymienia wszystkie kolejne daty bez względu na to, czy występują w danych, czy też nie. Żeby to zmienić, wystarczy przestawić opcję Wybierz automatycznie na oś tekstu. Klikamy Zamknij. W ten sposób zmuszasz Excela, aby pod osią X-ów wymienił tylko te etykiety, które występują w danych, a nie wszystkie kolejne daty bez względu na to, czy występują, czy też nie.